Cześć, z tej strony Grzegorz Myszą i w tym odcinku pokażę Ci, jak zagrać utwór Eda Sheerana Thinking Out Loud. Nie będę teraz grał całego utworu, ponieważ zajęłoby to zbyt długo. Jest to w zasadzie powtarzalna sekwencja chwytów. Przed każdą częścią, której się nauczymy, pokażę, jak dokładnie ją zagrać i dokładnie się jej nauczymy. Ok, pierwsza część, zwrotka. Pierwszą tą sekwencję chwytów, którą zagrałem, to jest taka sekwencja chwytów po jednym dźwięku, taka całkowicie na czysto, że tak powiem. A później są wypełnienia. I ja pokażę Ci, jak to zagrać na czysto, a wypełnienia to już jest tak naprawdę kwestia do zaawansowanych, bo ja nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć dźwięk po dźwięku, jak Ty masz to zagrać. Tą piosenkę musisz już czuć, musisz rozumieć trochę muzykę lepiej niż na poziomie podstawowym od zera w zasadzie. Musisz już trochę rozumieć muzykę, żeby dobrze to opanować. Także ja Ci pokażę podstawy, a zaawansowaną wersję musisz już sam lub sama wysłyszeć i nauczyć się grać. Ok, potrzebujemy chwytu na początek D-dur. I to jest pierwszy dźwięk. I tu śpiewamy. I później kolejny chwyt. To jest D, D-dur przez fis-dur. D-dur przez fis-dur. To jest pewnie wyświetlone teraz. Chwytamy te palce, tak jak na D-dur zostają, ale bazową struną nie jest już czwarta, pusta struna, tylko kciukiem od góry. Kciukiem od góry chwytamy szóstą strunę na drugim progu. Tak brzmi zwykłe D, a tak D przez fis. I szarpiemy szóstą bazową kciukiem, a trzyma dolnymi wszystkie pozostałe, które są przy normalnym D. D-dur przez fis. D-dur, D przez fis. I kolejnym trzecim chwytem jest G-dur. Szarpiemy raz i później A-dur. Powtarzamy tą sekwencję chwytów. I to jest właśnie, jak powiedziałem, ta podstawa po jednym dźwięku, a ja na przykład zagrałem to. Trochę wypełniłem według swojej wizji i Ty musisz mieć swoją wizję, żeby to wypełnić, musisz to słyszeć. Kolejna część. People fall in love in mysterious way. Tutaj gramy trochę inaczej i podstawą są trzy uderzenia w dół. Tak samo pokażę Ci tylko podstawę, czyli te trzy uderzenia w dół, a jak to wypełnić, musisz już podjąć decyzję samemu się w to wsłuchać. Wracamy na E-mol. I gramy raz, dwa, trzy na E-mol. Raz, dwa, trzy na A-dur. Raz, dwa, trzy A-dur. Raz, dwa, trzy. Ok, zagramy sobie ten People Fall in Love od początku. E-mol. Raz, dwa, trzy A-dur. Raz, D-dur. Dwa, trzy.
raz, ha-mol, dwa, trzy. Powtórzmy. E-mol, raz, dwa, trzy, a-dur, raz, ha-mol, dwa, trzy. Ok, to jest tak jakby ta trzecia część, tylko wolno. I później e-mol znowu i a-dur po raz, dwa, trzy. A-dur, już gramy takim ciągle uderzanym takim na dół. I to już jest ten moment przed refrenem. I to już jest potem refren. No i to jest właśnie ten moment przed refrenem. Powtórzmy cały ten moment. People fall in love. Ok? E-mol. Raz, dwa, trzy. A-dur. Raz, D-dur. Dwa, trzy. E-mol. Raz, dwa, trzy, a-dur, raz, dwa, trzy, e-mol, raz, dwa, trzy, a-dur, raz, ha-mol, dwa, trzy, e-mol, raz, dwa, trzy, a-dur. To jest ten moment People Fall in Love. I później jest... Take me to love now. I tak dalej, i ten moment z refrenu. To gram na takich samych chwytach jak z rokę, czyli D-dur, D-dur przez fis-dur, G-dur i A-dur. Trzymaj się.